Cześć, witam was ponownie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jest to riff z bardzo znanego utworu Lennego Kravitza Fly Away. I chciałbym dzisiaj właśnie wprowadzić akordy barowe, które oparte są właśnie między innymi w takich utworach jak właśnie Fly Away i milionach innych utworów. Zaczniemy dzisiaj od akordu barowego Adur. Pierwszy palec, żeby złapać barę, musimy przycisnąć wszystkie struny, więc pierwszym palcem, wyprostowanym palcem, musimy go tak położyć, żeby był przed progiem, na piątym progu. Nie może nam nic tutaj brzęczeć. Jeszcze raz, pierwszy palec przed piątym progiem. Do tego dodajemy, uwaga, trzeci palec na strunie A, siódmym progu, czwarty palec na siódmym progu struny D i drugi palec na trzeciej strunie progu szóstego. Sprawdzamy teraz, jak to brzmi. Starajcie się to robić bardzo powoli. Jeżeli boli dłoń, wystarczy na chwileczkę odłożyć właśnie rękę, poruszać palcami, żeby dokładnie dłoń odpoczęła i ćwiczymy dalej ten akord, aż dojdziemy do perfekcji. Kolejnym akordem, który pojawił się w utworze Fly Away, jest H-dur. H-dur, dokładnie taką samą pozycję, takie samo ułożenie palców, przesuwamy dosłownie dwa progi dalej. Dlaczego A-dur? Dlaczego, że jest na strunie A, na strunie E dźwięk A, dosłownie na piątym progu i to jest jak gdyby dźwięk toniczny, na którym opierają się dźwięki A, cis, E, tworząc akord A-dur. Dwa progi dalej mamy akord H-dur. Dokładnie takie samo ułożenie, czyli barre tym razem już na siódmym progu, trzeci palec na dziewiątym progu struny A, czwarty palec na dziewiątym progu struny D, drugi palec na ósmym progu struny G i pierwszy palec oczywiście dociska strunę H i E. Tak samo trzeba było zrobić oczywiście z akordem A-dur. Kolejny akord to akord C-dur. Dosłownie przesuwamy, tak jak akord H-dur, pół tonu wyżej i mamy akord C-dur. Uwaga, przesuwamy teraz na trzeci próg dosłownie ten sam układ, czyli barre, trzeci palec, czwarty, drugi, dociskamy pozostałe struny. Mamy akord G-dur i ostatni akord to jest akord D-dur, który znajduje się teraz na dziesiątym progu. Podobne ustawienie, dosłownie przesuwamy teraz tylko palce na dziesiąty próg. Czyli poprzeczka barre, trzeci palec, czwarty palec, drugi palec i barre, które dociska pozostałe dwie struny. Spróbujmy teraz zagrać po kolei te akordy, uderzając na razie struny od góry do dołu. Nazywajcie te akordy, czyli A-dur, H-dur, C-dur, G-dur i D-dur. Zajmijmy się teraz biciem. Jeżeli wprowadzimy teraz bicie do tego utworu, to niebawem zagramy teraz komplet, tak? Uwaga, A-dur. Dół, dół, góra, dół, 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 góra, dół, góra, dół. Jeszcze raz, A-dur. Zwróćcie uwagę. Dół, dół, góra, dół. Połączmy te dwa akordy, czyli A-dur i H-dur. Ćwierćnuta, dwie ósemki, ćwierćnuta, ćwierćnuta. Mamy wypełniony jeden takt dwoma akordami, A-dur i H-dur. Teraz mamy C-dur. Ćwierćnuta, cztery ósemki i na cztery jest pauza. Dół, dół, góra, dół, góra. To samo jest na G-dur i na D-dur. Jak połączymy te akordy z tym biciem, wyjdzie nam dokładnie ten riff, który jest w piosence Fly Away.
dla tych, którzy chcą troszeczkę zmodyfikować, zagrać bardziej oryginalnie, szczególnie akord D-dur, proponuję trudniejszą wersję akordu D-dur. Spróbujcie zagrać podwójne barre, czyli pierwszy palec na piątym progu przyciska głównie strunę A, dźwięk D, ale połóżcie ten palec pod lekkim skosem i teraz uwaga. Trzeci palec, jeżeli ułożycie na kolejnych trzech strunach, na siódmym progu, na strunie D, G i H, starajcie się oczywiście nie uderzać w tym przypadku struny E. Uderzymy dół, dół, góra, dodając dźwięk susowy, czyli czwarty palec na ósmym progu struny H. Jest to dźwięk G, tworzy wtedy akord D sus. Tylko raz uderzamy ten akord i zabieramy czwarty palec, uderzając już pełny akord D-dur, czyli mamy D-dur, dodamy czwarty palec, zabieramy ten palec, czyli mamy akord D-sus przy okazji i D-dur. Spróbujcie zagrać ze mną. G i ta trudniejsza wersja. Łatwiejsza wersja, G, D na dziesiątym progu, trudniejsza wersja, D na piątym progu. Mam nadzieję, że ten kawałek sprawi wam ogromną radość, ogromną przyjemność, a przy okazji wzmocni waszą dłoń, a akordy barowe, uwierzcie mi, przydadzą się naprawdę w wielu utworach. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam was serdecznie, mam nadzieję, że te lekcje w czymś wam pomogą. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.